zadowolony, bo co najmniej, ja tak policzyłem, jest 500 do 800 samochodów. Jak najbardziej. Witam wszystkich serdecznie tutaj zgromadzonych. Jest nam bardzo miło Państwa gościć. Ilość tych samochodów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Z nieoficjalnych informacji jeszcze jest Was ponad 500, także olbrzymia rzesza pasjonatów marki Volvo. Dlaczego akurat autobus zdecydował się na tego typu paradę? No bo nie jednemu dealerowi przyszło sprzedawać Volvo. Od lat współpracujemy z Volvo Forum. Wśród naszych pracowników są pasjonaci również marki Volvo, nie tylko zawodowo, ale również pozazawodowo. Z tej inicjatywy już nieraz korzystaliśmy, wspólnie organizując różnego rodzaju zloty i będąc na tych zlotach, no powstał pomysł zorganizowania zdecydowanie większej imprezy, połączonej jeszcze dodatkowo z biciem rekordu. Właśnie jak długo trwało przygotowanie do tej imprezy? No bo ta impreza, wszyscy już doskonale wiemy, nie byle jaka i rekordowa już pod każdym względem. Przygotowania trwały praktycznie przez 5 miesięcy, szczególnie ostatnie 2 miesiące były bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o przygotowania. Zaangażowanych w organizację było ponad 100 osób, w tym dodatkowo Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Chorzowa. Widzieliście Państwo po drodze obstawę policji, jak i różnych innych służb, także olbrzymia liczba osób zaangażowanych. Na tę chwilę tutaj powinien pojawić się prezydent Katowic Piotr Uszok i w jego towarzystwie oficjalnie poinformujemy Państwa, czy udało się ustanowić rekord Guinnessa. Ja tutaj tylko zdradzę, tego Państwo nie widzą, ja widzę, są dwie butelki szampana przygotowane tu w tym miejscu. To by oznaczało, że chyba jesteśmy bardzo blisko ustanowienia rekordu Guinnessa. Mamy taką nadzieję, czekamy jeszcze chwila, arbiter ostatnie podliczania, ostatnie formalne wymagania są weryfikowane, tak więc jeszcze chwilę cierpliwości. Rozumiem, że jak ogłosimy rekord, to potem co się będzie dziać? Potem czas na wspólne spotkanie, zdjęcie, pójście do znajomych, coś zjeść. Jaki jest plan dalszy imprezy? Ja myślę, że dalsze to potem będzie wspólne świętowanie. Wspólne zdjęcie już mamy. Paręnaście minut temu było ono robione właśnie z hotelu Kubus, także jesteśmy wszyscy uwiecznieni. Natomiast no jeszcze byśmy musieli tą fetę tutaj, jeżeli takowa będzie, a mam nadzieję, że będzie, uwiecznić. Jeszcze jedno pytanie. Pan jechał w kontroli? Tak, jak najbardziej jechałem. Które miejsce? Ja byłem w miejscu 10. Spoglądał pan na sznur, jak to pięknie wyglądało, bo sznur był niesamowity. Lusterko było pełne, tak, lusterko było pełne, także robiło to niesamowite wrażenie. Ja tutaj liczyłem, jaki czas upłynął od momentu wjazdu pierwszego samochodu do ostatniego na ten parking. To było około pół godziny, więc pół godziny w tak piękny sposób gotowaliśmy do góry razem z Wielkiem Jakubem, że chciałbym jako autoradio za kierownicą Polskie Radio w tego typu imprezach brać jeszcze częściej udział i widzieć tak niesamowicie fantastycznie zaangażowanych ludzi. Mam taką nadzieję, że tego typu imprezy jeszcze będą miały miejsce w naszej aglomeracji, tak więc mam nadzieję, że do zobaczenia. A ja już zapewniam, że już niedługo dowiemy się, czy Państwo jesteście autorami tego niesamowitego rekordu. Dziękuję bardzo.